Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję headsetu, który stoi obok mnie. Jest to najnowszy headset od firmy Cougar Immersa. Słuchawki o bardzo ciekawym designie, bardzo wygodne, dobrze wykonane, no i też sprawdzające się w grach komputerowych. Natomiast czy mają jakieś wady, dowiecie się tego dzisiaj oglądając tą recenzję. Dokładne ceny macie w opisie filmu. Dodam, że słuchawki jak na taką jakość nie są wcale drogie, tak więc sprawdźcie i zaczynamy tą recenzję. Zapraszam. Cougar Immersa to wysokiej jakości headset dla graczy. Wyposażono go w 40mm neodymowe przetworniki oraz system samodopasowania do głowy gracza. Nie zabrakło także wysuwanego z muszli mikrofonu. Słuchawki kompatybilne są z komputerami PC, laptopami, urządzeniami mobilnymi, tabletami oraz konsolami. Zewnętrzna średnica nauszników to aż 100 mm. Mikrofon posiada funkcję redukcji szumów, a jego czułość to minus 40 dB przy paśmie od 100 Hz do 16 kHz. Same słuchawki przenoszą dźwięk w paśmie od 20 Hz do 20 kHz przy oporności 32 ohmów i dynamice 95 dB. Przed nami Cougar Immersa, czyli w tej chwili taki pełnowymiarowy, jedyny headset w ofercie tego producenta. Jedyne takie słuchawki stereo na mini jackach i powiem Wam, że odkąd je zobaczyłem już kilka miesięcy temu, miałem ochotę na test tego modelu. Udało się, więc dzisiaj poznacie wszystkie szczegóły, co on potrafi, jakie ma wady, jakie zalety. Na początek go sobie zważymy i za chwilkę przejdziemy dalej. Jak widzieliście, headset jest dość masywny, więc już zobaczcie, ile on właściwie waży. 355 gramów prawie. Tak więc jeśli chodzi o wagę taką w cyferkach, to wydaje się, że headset jest dość ciężki. Ale właśnie teraz przejdziemy do dalszej części recenzji. Jeszcze ważna dla Was rzecz, czyli wielkość tych tutaj wnętrz. Jak widzicie, zbyt głębokie to nie jest. Bardziej bym powiedział, że płytkie. We wnętrzu mamy jeszcze dodatkową piankę izolującą. Zewnętrznie mamy 100 mm, ale zobaczmy już, jak to się ma od środka. Zobaczcie, 60 mm średnicy, ale to bardzo dobra wiadomość, ponieważ w większości takich okrągłych są 50, a 50 na przykład na moje uszy są czasami za małe. A tutaj nie dość, że ta skórka nam się trochę tu jeszcze może rozciągnąć, dopasować, to mamy 60. Te 10 mm po obwodzie więcej daje naprawdę bardzo dużo i większość uszu się tutaj zmieści. Myślę, że nawet nie będzie problemu u nikogo. No i głębokość to, zobaczcie, jak tak trochę dopchnę, to mamy 2 cm, a nie będę oszukiwał, czyli około 17-18 mm głębokości. Nie jest jakoś super płytko, nie jest też jakoś super głęboko. Bywa tutaj różnie. Niektóre headsety mają nawet po 3 cm prawie głębokości. To mamy 17 mm. Ale już właśnie przechodzimy do samych słuchawek. Zaczniemy od podstaw, czyli od przewodu. Przewód zakończony jest w ten sposób oryginalnie, czyli czteropinowy mini jack pozłacany i do tego mamy przejściówkę pecetową, taką krótką, około 20 cm i jak to założymy, możemy używać na komputerze stacjonarnym, a ten wtyk może być wtedy do konsoli, tabletu, do urządzeń mobilnych i tak dalej. Mamy przewód w oplocie, mięciutki ten oplot. No i jest pilot standardowo taki pusty, plastikowy, jak to w większości headsetów. Przewód tutaj zabezpieczony moim zdaniem poprawnie. Pokrętełko, taki potencjometr, tak z lekkim oporem chodzi, więc można dość tutaj dobrze sobie wyregulować poziom głośności. I mamy wyłącznik mikrofonu, który no tak trochę chodzi, powiem Wam, ciężko. Trochę toporne to jest niestety. No i w słuchawce powiem Wam, że zakotwiczone to jest naprawdę dobrze. Nie wchodzi w samą słuchawkę, tylko tutaj w to miejsce, gdzie się trzyma nieźle. Zanim pokażę Wam same słuchawki, zobaczcie, co tutaj robi to wypełnienie. Zobaczcie, otula uszy gracza bardzo szczelnie, dość dobre wygłuszenie. Z tyłu też bardzo ładnie przylega. Przy okazji headset nie ciśnie tego tutaj wypełnienia, jest na tyle, żeby to się zamortyzowało. Od góry też oczywiście nie ma ucisku i mamy system samo dopasowujący się do wielkości głowy. Tak więc mamy tutaj pręty zabezpieczone pomarańczową izolacją.
wewnątrz pałąk wewnętrzny z logo Cougara. Oczywiście działa to tak samo jak we wszystkich słuchawkach tego typu, jak naciągamy na głowę, zakładamy, to to nam się rozciąga i dopasowuje ten pas do wielkości naszej głowy. Tu mamy mięciutko, ładnie poprzywane. Następnie mamy wykończenia logo Cougara. Ładnie wyglądają, całkiem tak atrakcyjnie, dość prosto. Mamy siateczkę mesh, taką twardą, ale to jest ozdoba, więc jest tutaj system typowo zamknięty. Oznaczenie right, left. Mikrofon w słuchawce lewej wysuwany. Też go za chwilę posłuchacie. Mikrofon z funkcją redukcji zakłóceń. No i to, co widzieliście, wnętrza naprawdę duże i zobaczcie, mięciutkie, dość dużo tego jest i powiem Wam, że ta skóra też jest naprawdę przyjemna w dotyku. Więc słuchawki ogólnie z wyglądu bardzo ładne. Co do wagi, w cyferkach naprawdę wysoka, 350 gramów ponad, ale w praktyce nie czujemy tego ciężaru na głowie, gdyż te słuchawki bardzo dobrze do nas przylegają, a jednocześnie nie cisną, nie uwierają, nie ciążą na naszej głowie. Jeszcze rzut oka i przechodzimy do dalszej części recenzji. No dobrze, pora na kolejny ważny fragment każdego testu headsetu dla graczy, czyli test samego mikrofonu. W tej chwili macie jeszcze dźwięk z rejestratora cyfrowego. Ja już w tej chwili go wyłączam. Słyszycie przez chwilę dźwięk z kamery. No i nagrywam w tej chwili dźwięk przy pomocy mikrofonu headsetu Cougar Immersa poprzez styk czteropinowy, czyli bezpośrednie połączenie z rejestratorem bez tego rozgałęźnika PC-owego na dwa mini jacki. Zrobimy chwilę ciszy teraz. I mogliście posłuchać, czy jakieś szumy tła się pojawiają. No jeśli są, to myślę, że je słychać nawet cały czas. I chwilka przerwy i robimy teraz na rozgałęźniku test. 3, 2, 1, 0, poszło. No dobrze, i teraz mam już podłączone ponownie do rejestratora cyfrowego, jednak tym razem poprzez rozgałęźnik na dwa mini jacki, czyli tylko mikrofon podłączyłem przez przejściówkę. Możecie porównać, czy w jakiś sposób ta jakość dźwięku się różni od tego, co słyszeliście dosłownie kilkadziesiąt sekund temu. I jeszcze chwila ciszy też. No, jeśli były szumy, to mogliście je usłyszeć, wyłapać. Przechodzimy do dalszej części tego filmu. No dobrze, recenzja za nami, pora podsumować. Są to słuchawki, które generalnie są bardzo dobrze wykonane. Nie dość, że fajny design, nieźle się to wszystko prezentuje, jakość materiałów jest naprawdę wysoka, to jeszcze słuchawki są wygodne, mają duże nauszniki, tak więc uszy wszystkich graczy powinny się tutaj zmieścić bez problemu. Mamy dość dobre wygłuszenie otoczenia oraz, uwaga, całkiem dobrą jakość dźwięku. Tak podczas słuchania muzyki, jak i w grach komputerowych. Szczególnie w grach ten dźwięk jest naprawdę na poziomie. Jest też wysuwany mikrofon, który szczerze mówiąc sprawdza się średnio. Nawet na rejestratorze cyfrowym nie brzmiał do końca poprawnie, były szumy, a na zintegrowanej karcie dźwiękowej niestety jest jeszcze gorzej. Tak więc mikrofon według mnie jest tutaj po prostu dodatkiem, którego możemy używać, ale nie musimy. Ale ogólnie w tej cenie już poniżej 200 zł można dostać ten headset. Dokładne ceny macie w opisie filmu. To jest to cena naprawdę przyzwoita, rozsądna, jak za taką jakość ogólną. Stosunek jakości do ceny jest tu naprawdę wysoki. Z tego względu też dla tych słuchawek od mojego kanału rekomendacja. Jeśli chodzi o takie headsety do 200 zł, w ostatnich miesiącach jest to naprawdę bardzo
dobra propozycja, bardzo ciekawy sprzęt. Tak więc ze swojej strony polecam. Jeśli nie chcecie przepłacać, szukać czegoś droższego po 250-300 zł, macie Cougar Immersa. Naprawdę udany produkt. W dzisiejszej recenzji będziemy zbliżać się już do końca. Jeśli ten film Wam się przydał, spodobał, zasubskrybujcie proszę mój kanał i widzimy się w kolejnych filmach, których na kanale jest już około 1200 sztuk, więc jest co oglądać. Pozdrawiam Was, cześć!